Cześć wszystkim, z tej strony Śladami Kopyt, po dość długiej przerwie, której miało nie być, ja to wiem. No ale niestety dostałam ostatnio małego kopniaka w życie i dużo rzeczy się pozmieniało u mnie w życiu, na lepsze i na gorsze. Po prostu potrzebowałam czasu, żeby się troszeczkę ogarnąć, oswoić z tym wszystkim i dopiero wrócić do nagrywania na YouTubie. No ale dziś już robię oficjalny powrót, w którym sobie uczcimy Q&A, który miał być dawno. Jeszcze trochę wakacji mi zostało, więc postaram się ponadrabiać zaległości z tych miesięcy. Więc już teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, jakim jest ten Q&A. Tak więc zaczynamy. Pierwsze pytanko mamy od Stania Darkstar. Ile masz lat? No, nie podaję swojego wieku. Jak się nazywasz? No to mogę podać tylko imię. Mam na imię Martyna. Twój ulubiony szlejf? Szczerze, na tą chwilę nie mam ulubionego. Twój wymarzony szlej. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że to jest ta klacz trakeńska, ta w takim komplecie turniejowym z tymi naocznikami bordowymi. To ona mi się tak mega podoba i właśnie od dłuższego czasu ją chciałam kupić, ale już nie mam miejsca w stajni. Jeździsz konno? Tak, jeżdżę konno od 4 lat. Ulubiony model? Nie mam. Dziękuję Ci za pytanka i również Cię pozdrawiam. Następne pytanka mamy od Stajni Brzozowej. Jaka jest Twoja ulubiona muzyka? Domyślam się, że tutaj chodzi po prostu o typ, więc powiem, że ostatnio bardzo dużo słucham polskiego rapu. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to jest taki ciemny fiolet. Wzorowałaś się na kimś? Czy ja się na kimś wzorowałam? Raczej nie, ale jeśli to... Może tak jakby do zaczęcia nagrywania na YouTubie, to mogłaby mnie zainspirować taka jedna laska, ona chyba była z Niemiec, ale nie pamiętam jej nazwy, bo ona miała właśnie ciężką nazwę. Masz swojego ulubionego modela? Nie mam. Dziękuję za pytanka, a następny mamy od KHT Tamary. Czy wiesz, co to jest hobby horsing? Tak, wiem, co to jest hobby horsing. Jak tak, to ile skaczesz? Ja ogólnie kiedyś trenowałam tę dyscyplinę, ale jakoś to mi się później znudziło i po prostu przestałam. A jak jeszcze trenowałam, to skakałam tak 115, 110, także no. Następne pytanie mamy od użytkowniczki Benia Kowalska. Także jedziemy. Jakie są Twoje ulubione dwa konie? Kurczę, no ciężko mi jest odpowiadać na każdym pytaniu, że nie wiem, nie mam ulubionego, więc powiem, że na ten moment takie dwa moje ulubione to jest Melanie i Chaco Amigo. Jaki jest twój wymarzony koń szlejch albo kolekta? Ze szlejch, no to mówiłam, ta klasz trakeńska, z kolekty nie mam. Następne pytanie mamy od Horset. Lub Horset, nie wiem jak to się czyta, ale sorki, jeśli coś tam przekręciłam, to możesz mnie poprawić. Jaki jest twój rekord skoku na żywym koniu? Mój rekord skoku to jest jakieś 80-85 cm, coś takiego. Dlaczego YouTube, a nie na przykład TikTok? Powiem wam, że ja kiedyś nagrywałam na TikToku szlejchy. Miałam właśnie profil o takiej tematyce. Szlejch wideo, może ktoś z was będzie kojarzyć. Twój pseudonim to? Nie mam pseudonimu. Jakie masz zwierzaki? Mam jednego psa. Co sądzisz o hobby horsingu? No, patrząc z perspektywy osoby, która to kiedyś trenowała, to jest bardzo fajny sport i nie rozumiem ludzi, którzy się z tego naśmiewają, ponieważ to jest bardzo fajna forma ruchu i jakby nic do tego nie mam. Kolejne pytanka od Klaudii Kalkiewicz. Jak masz na imię? No to mówiłam, że mam na imię Martyna. Ile masz lat? Nie podaję. Co lubisz robić? Myślę, że takim moim ulubionym zajęciem jest słuchanie muzyki. Masz drugie imię i bffy. Nie mam drugiego imienia, ale mam bffy, które to ogląda i serdecznie ją pozdrawiam. Kolejne pytanka mamy od Stajnia Tiramisu. Od kiedy zbierasz konie szlejch? Szlejchy zbieram od sierpnia 2018. Czy znasz hobby horse? Tak, znam. Czy masz konie hanowerskie? Tak, mam. Mam chyba jednego albo dwa hanowery. Skąd taka nazwa kanału? Tak. Ogólnie to ja mega długo myślałam nad nazwą i jakby tak znikąd mi właśnie padło to Śladami Kopyt i takie mówię, kurczę, tak na moją głowę, takie dość kreatywne.
No i ustawiłam to i nadal mi się ta nazwa podoba i nadal jestem w szoku, że moja głowa potrafiła takie coś wymyśleć. Czy masz własnego konia? Tu chodzę takiego w realu, to nie mam. Czy jeździsz konno? Tak, jeżdżę konno. Czy masz hobby horsa? Mam dwa hobby horsa zostawione na pamiątkę, ponieważ nie chcę ich sprzedawać. Czy masz stajnię, szlejch i kolekta? Tak. Ile masz zestawów szlejch? Nie wiem, nie liczyłam. Dlaczego taka nazwa serialu? Szczerze mówiąc, to nie wiem, no bo jakby... Ja nie wiem, czy ja to w ogóle mogę nazwać serialem, bo to jest po prostu prowadzone jakby taki... można powiedzieć pamiętnik, że z każdego dnia w stajni jest ten trening i w ogóle... No i jakby nie wiem, jak to w sumie można nazwać, ale no po prostu tak jest. I no bo nie wiedziałam, jak to inaczej nazwać, no. Czy masz konie hanowerskie? To się tutaj pytanie powtórzyło. Czy lubisz konie hanowerskie? Tak, ja uwielbiam konie hanowerskie. I to jest jedna z ras moich ulubionych. Jak masz na imię? Martyna? Mieszkasz w bloku czy w domu jednorodzinnym w bloku? Ile masz lat? Nie podaję. PS, jesteś najlepszą youtuberką na świecie. O, dziękuję ci bardzo i mega ci coś dziękuję za tyle pytanek i serdecznie cię pozdrawiam. Kolejne pytanie od Stajnia Ogryzek. Ulubiony model? Nie mam. Wymarzony model? No to ten szlejf, ten klacz trakeńska. Ulubiona maść? Siwa w chreczkę. Super, konia 13 od 20 jak ty, zaraz też nie bierze. Spoko. I dziękuję ci za pytanka. Następne pytanie od Michalina Witkowska. Znasz hobby horse? Znam. Ile masz lat? Nie poddaję. Jak masz na imię? Martyna. Ile zbierasz szlejchy? No od sierpnia 2018 to 3 lata. Masz brejera? Nie mam. Jaki model konia jest twoim wymarzonym? Tak, nasz trakeńska. Czy będziesz nagrywać więcej odcinków, bo bardzo fajnie to robisz? Dziękuję ci bardzo i się postaram nagrywać więcej. I bardzo dziękuję ci za pytanka. Kolejne pytania od Aleksa. Czy jeździsz konno? Tak, jeżdżę. Czy lubisz coś innego oprócz koni? Chyba ze sportu nie. Ile masz szlejch? 20. Następne pytania są od Ania Icy Moonite. To się tak czyta, ja nie wiem, ale sorki, jeśli przekręciłam. Ile masz wszystkich modeli koni? 20. 2. Jeździsz konno? Tak, jeżdżę. Jak tak, to na jakim poziomie jesteś? No, można powiedzieć, że skoki. Ulubiony model? Nie mam. Znienawidzony model? Też chyba nie mam. Skąd pomysł na nazwę kanału? To już mówiłam. Ulubiony kanał o figurkach? Kiedyś właśnie bardziej oglądałam częściej właśnie takie filmy ze szlejchami, ale 80% z nich było z zagranicy, a jakieś 60 z Niemiec i mieli takie kosmiczne nazwy, że nie pamiętam, ale jedną dziewczynę chyba oglądałam, ona miała Daisy Stars, właśnie ją lubiłam oglądać kiedyś. Wymarzony model kolekta nie mam, wymarzony model szlech, no to ta klecz trakańska. Wolisz wycofany szlech czy nowe? Szczerze wolę te nowe. Ile masz jeźdźców? Chyba 5 albo 6. Ekskluzyw czy zwykłe malowania? Chyba zwykłe. Wymarzony brejer? Nie mam. Ja w ogóle brejerami się jakoś nigdy nie jarałam. Szlejch versus kolekta. Troszeczkę. Chyba te szlejchy. Ile masz modeli koni szlejch? 19. A ile kolekta? No to jednego. Podobają ci się konie moje? Tak średnio. Jak tak, to jaki ci się najbardziej podoba? No, ja tam w ogóle nie przeglądałam raczej tych koni. Ulubiona rasa konia? Hanover. Ulubiona maść konia? Siwy chreczka. Mega ci dziękuję za tyle pytań i bardzo cię pozdrawiam. No i słuchajcie, temat jest tu, dobrnęliśmy do końca. Dziękuję wszystkim osobom, które pozadawały pytania. No a my się widzimy w następnym odcinku, także na razie.